Dzień dobry, wieczór moi kochani, witam was w 12 odcinku z serii kartkówki z fazmofobii. Kartkówki z duchów konkretnie. Lecimy dalej z tematem. Na początek nie mam tym razem żadnych ogłoszeń parafialnych, więc zapraszam do przyjrzenia się, z jakim duchem mierzyliśmy się ostatnio. Myślę, że będzie to lekka niespodzianka. To był demon. Demon, który chyba nie użył swojego ability. Wydaje mi się, że nie użył. 5 umierzytych umiejętności. Okej. Okay. Okej. Okay. Generalnie zahantował po minucie 40 około, kiedy mierzyłem czas. Poszedłem w poltergeista, ale bez pewności. Pod uwagę demona nie brałem, brałem pod uwagę Onryo, Yureya i Goryo. Ale Goryo mi nie pasował, bo troszeczkę jego roaming był zbyt duży moim zdaniem. Polter też mi nie pasował, bo jednak rzucał za mało podczas hunta, ale z tych czterech duchów jakby najbardziej był dla mnie. Bo sporo rzucał, ale nie na Poltera, ale był mi najbliższy po prostu. W wyborze, więc nie wiem, kogo wy zaznaczyliście, mam nadzieję, że prawidłowo, nie tak jak ja. Dobrze, przechodzimy do kolejnego odcinka w takim razie. Z tego co wyłapałem, nikt demona nie obstawił, również ja tej sztuki nie dokonałem. Nie pamiętam już w tej chwili, chyba Poltera zaznaczyłem, ale to dużo głosów było na Poltera w komentarzach. Ale nie mieli, ja jakby nie było przekonania o Polterze, po prostu poszedłem w niego, bo on wydawał się najbardziej logiczną opcją, a też wszystkiego nie chciałem jakby sprawdzać tak dokładniej. Moi drodzy, wchodzimy w kolejny odcinek, będzie bieda time, ponieważ jestem po prestiżu, także będziemy mieli do czynienia z smażami tieru pierwszego, z latarką tieru już chyba drugiego, więc będzie to troszeczkę inne wyzwanie. Zapraszam do łapek w górę, do opisu, tam macie linki do Discorda i do Twitcha, a w komentarzach możecie typować swoje duchy, z którymi ja się mierzę. Zapraszam serdecznie. Daniel. To jest dobra wiadomość, że mamy do czynienia z Danielem. Mamy zdumową świeczkę, czołnik ruchu, IMF, łatwe obiektywy. No właśnie, łatwe obiektywy. Niestety nie mam mojej cudownej latarki na głowę, która jest OP, ale musimy sobie poradzić z tą zwykłą. Ze zwykłym smadżem. Najbardziej bolesna też jest sól tieru pierwszego, ale zobaczymy, co tu się uda nam. Wow. Długi ten hunt jakiś. Kości nie widzę. Idziemy sobie do naszego ulubionego miejsca, czyli naszego looping spotu. Popatrzymy sobie na duszka. Polterowa pułapka. Go. Znikł.
unikami. Jakoś z pola widzenia dziwnie. Kończ to. No właśnie. Taki raid test zrobimy. Co tam było? Czujnik ruchu. IMF. I coś jeszcze? Świeczuszka. Muszę napić stół. Rozsypmy. Sześć kubeczek. Rozsypany czujnik ruchu. IMF i świeczka. Pytanie tylko, gdzie ten duch jest konkretnie? Płacić w salonie? Okej. Smacz. Kuma, no good. No good! Kości nie widzę, w sumie wdepnął. A IMF nie zaliczyło? Zaliczy? Gdzie rzuciłeś? Ty tu zacząłeś chyba, co? Wait. What? Okej, tu jest. Więc tak. What? Aparat się przyda. Aparat, została świeczka. Dobra, wezmę dwa kruce. Dziwna poświata. O, świeczkę chyba zdmuchnął. Tam oto tutaj. Jesus, dude. Świeczka zaliczona. 6 korki. Korki. Zdjęcie korków. Dobra. Where is the bone? Gdzie? Taki. O. Znowu korki. Co jest grane? Dobra. Jest komplet. A czemu ty nie hantujesz, mój misiaczku? Ty robisz?
Baby. Baby, maybe. Zaczekamy, zobaczymy. Duch robi absolutnie wszystko. Ten duch robi absolutnie wszystko. No cóż. Zobaczymy po jakim czasie nas zahuntuje. Czy mamy perfekta? Kość jest. Wszystkie zdjęcia na 3 gwiazdki, wszystkie obiektywy, dobrze. Spokój i opanowanie. Znalazł, ale tak jakimś takim lekkim opóźnieniem. No dobra, mamy wszystko. Jeśli chodzi o ducha, to też jakieś informacje są zgromadzone. Hello. Zaznaczanko. No dobra. Odjeżdżamy, odjeżdżamy, moi drodzy. Moi drodzy, zapraszam was do sekcji komentarzy. Tam możecie typować swoje duchy. Możecie typować ducha, z którym przed chwilą się mierzyliśmy. Znaczy ja się mierzyłem. Zapraszam was również do zasięgowych łapeczek w górę. Niech też kanał się nasyci tymi waszymi łapkami. A także do opisu tam macie linki do Discorda i do Twitcha. To by było na dzisiaj tyle. Zapraszam jutro w południe, około południa, chyba 12 czy 13 na materiał z Observation Duty 4, a wieczorem pewnie kolejna kartkówka. Dzięki za uwagę, trzymajcie się cieplutko.